Witajcie w części drugiej filmiku z Dziką Różą. Minął już około tydzień od nastawienia Dzikiej Róży, dlatego dzisiaj zrobimy kolejną porcję syropu cukrowego z kilograma cukru, który nam jeszcze został. Owoce jeszcze będą w balonie dalej fermentować z nastawem. Jak widzicie, nie ma dużo miejsca w balonie, a nie chcemy, żeby przelać balon, dodając ten syrop cukrowy. Nie wiem, ile tu dokładnie może być miejsca, dlatego zleję trochę nastawu i w tym nastawie rozpuszczę kilogram cukru, żeby mieć pewność, że się zmieści. Więc będę spuszczał teraz rurką z pół litra nastawu do garczka, w którym będę rozpuszczał kilogram cukru. I taki syrop ostudzony dodam do wina w celu dalszej fermentacji oczywiście. Ok, idę teraz rozpuścić kilogram cukru w tym litrze nastawu. Syrop cukrowy mam przygotowany, kilo cukru jest rozpuszczone i teraz będziemy to dodawać do balona z nastawem. Reakcja jest burzliwa. Brakowało cukru. Faktycznie jak spróbowałem, bardzo wytrawne było, także cały cukier już wyfermentował. Dlatego widzicie znowu, co się dzieje po dodaniu kolejnej partii cukru. Ok, zatykamy korkiem i rurką. Mieszamy. No i co? No i dalej odstawiamy do dalszej fermentacji. A za jakiś czas będziemy odrzucać owoce i zastanawiać się, co dalej. Minął już miesiąc od nastawienia naszego wina z Dzikiej Róży i przyszedł czas, żeby odrzucić już owoce od nastawu. Nasze winko jeszcze sobie pracuje powoli, ale to nam w niczym nie przeszkadza, bo musimy się pozbyć z nastawu owoców. Ewentualnie u kogoś te owoce mogą troszkę inaczej wyglądać, w zależności od Dzikiej Róży i momentu użycia czy zmielenia, to te owoce już mogą być na dnie i mogą być bardzo rozwarstwione, rozdrobnione, albo tak u mnie jeszcze dość nawet w całości z osadem na dnie. Także w każdym razie owoce już są niepotrzebne, więc owoce odfiltrowywujemy. Miesiąc minął i tym się dzisiaj zajmiemy. Do tego celu będę używał worka filtracyjnego na takim fajnym metalowym stelażu i wiaderka fermentacyjnego. Bardzo prosty sposób. Ten worek filtracyjny po prostu jedną ręką, trochę mi ciężko, postawię na stelażu i będę lał nastaw przez worek do wiaderka, a później wszystko z powrotem wleję do balonu. No i dzisiaj będzie okazja do spróbowania pierwszych smaków, jak wino smakuje, jak słodkość, jak smak, i ocenimy, co dalej z tym zrobić. To na początek trzeba odfiltrować owoce. Ładnie sobie odcieka, poczekajmy jeszcze chwilkę. No i nasze wino jest już zlane od owoców, które wywaliłem, a teraz z powrotem wlewamy do balonu nasz nastaw. Ok, nasze winko jest już w balonie. Widzicie, że jeszcze klarowne nie jest, ale to nie ma się co tym przejmować, ono się ładnie wyklaruje.
Za to kolorek już ma bardzo ładny, już jest bez owoców. Jest super. Zlałem tutaj troszkę do kieliszka winka, żeby spróbować, bo w tym momencie już jest czas na zastanowienie się, co dalej z tym winem, co chcemy uzyskać. Czy chcemy ewentualnie zmienić jakoś słodkość tego wina, czy zostawić to jak jest. Poza tym jeszcze można by trochę uzupełnić wodą, bo przepis był na 10 litrów. Po odrzuceniu owoców mamy trochę mniej. Dlatego nalałem trochę, żeby ocenić, jakie w smaku jest. Jest dobre w smaku, jest dość wytrawne. Cukier wyfermentował jest winko wytrawne. No i teraz w zależności od tego, jakie winko chcemy. Jeżeli zależy nam na bardziej wytrawnym winie, to już cukru nie musimy dodawać i zostawiamy tak jak jest. Możemy ewentualnie trochę wody uzupełnić. Natomiast jeżeli ktoś woli wino słodsze, to jest teraz dobry moment właśnie, żeby dosypać jeszcze trochę cukru. I ja będę preferował jednak to wino trochę słodsze, dlatego rozrobię jeszcze pół kilo cukru w 2 litrach wody i uzupełnię tutaj ten balonik w litrze, czy w 1,5 litra, może nie 2, tak żeby był w miarę pełny, bo składniki były na większą ilość wina, więc nie zależy na słodszym winie, więc pół kilo cukru jeszcze rozpuszczę w wodzie i zaraz dolejemy tutaj do tego baloniku. Ok, syrop mam przygotowany, pół kilo cukru jeszcze rozpuściłem w niewielkiej ilości wody i teraz doleję to też jeszcze do nastawy, żeby mieć wino słodsze. O, super. No i dobra. No i co dalej? No i tutaj jeszcze są drożdże, więc to wino sobie będzie fermentować pewnie. Jeszcze będzie trochę alkohol się wytwarzał. I jeszcze wino straci trochę słodkości, dlatego trzeba to wino obserwować. A jeszcze mi jedna dzika róża została w środku. Wpadła sama. Trzeba to wino obserwować co jakiś czas teraz. Nastaw jest przygotowany. Obserwować, jak fermentacja dalej postępuje i jak wino się ma dalej, bo teraz przyjdzie moment na zlewanie wina z nadosadu. Następną rzeczą, którą będziemy robić, to właśnie to. Bo fermentacja już raczej przestanie pracować wino i osad się będzie, wino się zacznie klarować, osad się będzie zbierał na dnie i będziemy wino zlewać z nadosadu kilka razy, czy raz, czy dwa, zobaczymy jak tam pójdzie i później będziemy wino już butelkować. Ewentualnie jeszcze regulować słodkość, jakby ktoś chciał mniej lub bardziej, to... Także w części trzeciej, mam nadzieję, się uda nagrać, ale jak się uda, to bardzo późno. Będą dalsze etapy tego wina. Teraz już jest super moment, wino odstawiamy. Fermentacja się kończy, wino się zaczyna klarować. Myślimy o zlewaniu z nadosadu i tyle. Chciałem wam pokazać, jak wygląda moje wino z dzikiej róży z zeszłego roku. To jest wino z dzikiej róży, które zrobiłem rok temu. Tak wygląda, jest ładne, klarowne. Dużo apetyczniej wygląda niż to takie herbaciane bardzo. Ale tak mi wyszło w zeszłym roku wino i pokażę wam właśnie, jak jest okazja i robimy filmik o dzikiej róży, to wam pokażę, jak to wygląda. Smak musicie sami ocenić, robiąc takie wino. Smak smakiem, także tutaj nie ma co. Tak wygląda to winko. W porównaniu z tym jeszcze, które tu się robi, tu zresztą troszkę inny kolor chyba będzie. To jest dużo ładniejsze, klarowne. Trochę jak jabłkowe, czy herbaciane. Ale jest w smaku zupełnie inne. Jest naprawdę fajne w smaku. Bardzo serdecznie zachęcam do zrobienia takiego wina, bo jest naprawdę super. Świetne jest. Także tak to wino wygląda.
Także mam nadzieję, że wasze baloniki się już robią i też za miesiąc czy dwa będziecie smakować swojego winka już wyklarowanego i zrobionego. Do zobaczenia.